Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraft. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby kanał subskrybować, żeby było nas. Coraz więcej, żeby przekazywać dalej te treści. Dzisiaj bardzo ważna rozmowa z niezwykłym gościem. Niektórym z Państwa znana, ale innym jeszcze nie. Na temat Magdy było ostatnio głośno, ponieważ powstały o jej historii dwa filmy dokumentalne. Jeden w reżyserii Piotra Zwiewki, jaka ja byłam wtedy ładna, a drugi na kanale afirmacja TV. To był reportaż zrealizowany przez pana Pospieszalskiego. Oprócz tego różne wywiady. I kontynuujemy ten temat, który w ostatnim programie został poruszony z panią doktor Ewą Piesiewicz. Będziemy ten temat kontynuować. W pewnym momencie życia Magda zdecydowała się na tak zwaną tranzycję, czyli zmianę płci. Dzisiaj już akceptuje tą płeć, jaką dał jej Pan Bóg, akceptuje imię takie, jakie nadali jej rodzice. Ale jak to wszystko się stało, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo serdecznie witam Cię, Magdo. Witam Cię również. Bardzo mi miło, że możemy rozmawiać i nie wszyscy widzowie, bo już się tego dowiedziałam rozmawiając ze znajomymi, nie wszyscy widzowie mojego kanału znają Twoją historię, nie wszyscy wiedzą, kim jesteś, jak to było. Tak więc, jeśli ktoś chciałby więcej ze szczegółami wiedzieć, to odsyłamy do tych filmów dokumentalnych. Tutaj też zaraz nam się fragment jednego z tych filmów, Pokażę, żeby też zobaczyć zdjęcia z Twojej przeszłości. Jakbyś mogła powiedzieć, jak, jak ta Twoja historia wyglądała. Żyłam w bardzo dobrym domu rodzinnym z kochającymi rodzicami i siostrą, z którą naprawdę dobrze się dogadywałam. Ponieważ różnie to bywa w, w rodzinach, natomiast u nas było wszystko w porządku. Nie było żadnych y, uzależnień, nie było y, kłótni, przemocy. Y, natomiast y, w pewnym momencie pojawił się w naszym domu mąż mojej siostry, i od tego czasu y, atmosfera w domu się zmieniła. Mąż był bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem. Uchylał się od pracy, uchylał się od dbania o rodzinę, nie dokładał się też do naszego domu. Znalazł sobie u nas miejsce do życia. Całe dnie spędzając przed telewizorem, później już też przed komputerem, nie próbował nijak angażować się w życie rodzinne. Natomiast ja nawet wtedy wolałabym, żeby go po prostu nie było. Ta na jego pomoc nie była mi do niczego potrzebna, ponieważ sama jego obecność powodowała, że w domu panowała napięta atmosfera. Moja mama go totalnie nie akceptowała, na no, mimo wszystko y przez lata pozwalała mu mieszkać y z nami. Pojawiło się też dziecko i wszystko zostało jakby ustawione pod, pod to nowe życie, pod no, no nowy jakby schemat życia. Że była rodzina również mojej siostry w domu, oni się nie chcieli wyprowadzić. Pomimo że mieszkanie drugie było, było to mieszkanie szwagra i on tam nie chciał mieszkać, wolał mieszkać u nas. Ja byłam wtedy młodą, dopiero wchodzącą w dorosłość dziewczyną nie mogłam sobie z tym poradzić. Tym bardziej, że widziałam, że rodzice są wykorzystywani, natomiast nie, 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 dokładnie, nie do końca wiedzą, co mają z tą sytuacją zrobić. Ja tego totalnie nie akceptowałam, wielokrotnie mówiąc, że tak nie może być. Natomiast no, tak jak mówiłam, rodzice niewiele z tym chcieli zrobić i ja czułam się bardzo odrzucona. Cała uwaga była też skupiona na dziecku, które okazało się niesłyszące i potrzebowało szczególnej uwagi. No, ja, ja, ja sobie z tym nie radziłam. Wtedy też nie lubiłam dzieci. To był czas, kiedy ja w ogóle nie myślałam o tym, że dziecko może być jakąś radością w domu, tym bardziej, że no, u nas ta sytuacja była bardzo zagmatwana, i więcej było cierpienia niż tej radości. Ja zaczęłam. Wtedy się zaczęły moje problemy. Ja zaczęłam sobie już niszczyć życie, ponieważ rzuciłam rozpoczęte studia i coraz więcej czasu spędzałam poza domem, żeby nie obserwować tego, co się tam działo. Mąż mojej siostry był też w pewnym sensie przemocowy, można powiedzieć, pasywno-agresywny, ponieważ on dopóki. Było mu serwowane wszystko to, co chciał, czyli jedzenie, wikt, opierunek, było wszystko ok. Natomiast kiedy moi rodzice później próbowali nawet go skłonić do tego, żeby wyprowadził się z domu, to stawał się bardzo agresywny i, i to mnie też przerażało. Ja się nie czułam bezpiecznie, więc ja zaczęłam coraz mniej czasu spędzać w domu, znalazłam sobie złe środowisko. I zaczęło mi to imponować. Życie na krawędzi prawa zaczęło mi imponować. Czepałam z tego radość. Można powiedzieć, że upajałam się. Upajałam się pijaństwem, nieprzestrzeganiem prawa, późnym wracaniem do domu. I to tak trwało około roku, półtora roku. Pewnego dnia. Byłam pijana i podszedł do mnie obcy mężczyzna, zaproponował mi kolejne piwa, i ja po wypiciu ich byłam wtedy osobą bardzo naiwną. I no, towarzyską ja do dzisiaj jestem bardzo towarzyska, natomiast wtedy byłam też łatwowierna i uznałam, że jeżeli napiję się z tym człowiekiem, no to będzie to tylko napicie się wspólne i nic złego z tego nie wyniknie. Natomiast ja już byłam na tyle w stanie nietrzeźwości, że kiedy on zaproponował mi, że pójdziemy na jego osiedle, to ja się zgodziłam. Pomimo, że do końca już nie byłam pewna, czy, czy to jest dobry pomysł, natomiast szłam. Nie działałam już w pełni racjonalnie. Ten mężczyzna wyprowadził mnie na osiedle, na którym mieszkał, no i później byliśmy blisko jego mieszkania. I zaciągnął mnie tam do tego mieszkania, zamknął mnie, i przez całą noc. I część następnego dnia byłam seksualnie wykorzystywana, zmuszana do tych czynności pod groźbą. W końcu na no następny dzień udało mi się uciec stamtąd. Zgłosiłam zamknięcie na policję, natomiast bałam się powiedzieć, że byłam zgwałcona. I tutaj ja zauważyłam też, że niektórzy mnie za to winią w komentarzach. Natomiast oni sobie nie zdają sprawy, jak trudnym doświadczeniem dla kobiety, zwłaszcza takiej jak ja, która zawsze broniła się przed seksualizacją i raczej stroniła od przypadkowych kontaktów seksualnych, jakie to było dla mnie trudne, jak bardzo upokarzające. Poza tym ja się bardzo bałam tego człowieka, że jeżeli ja to jeżeli ja zgłoszę wszystko, wszystkie czynności, które on dokonał. To ja będę musiała się z nim na nowo skonfrontować. Że on na pewno będzie znał mój adres, jeśli będzie jakaś sprawa przeciwko niego, niemu prowadzona. I dlatego nie przyznałam się do gwałtu, bo nie chciałam też mieć konfrontacji z nim i nie chciałam przez ten cały koszmar ponownie przechodzić, więc powiedziałam tylko, że byłam uwięziona, no ale niestety to policji jakoś nie wystarczyło, żeby. Zainteresować się tym człowiekiem, który być może kolejne dziewczyny w podobny sposób traktował później. Ja chciałam za, o tym wszystkim zapomnieć i odciąć się od tego, natomiast przestałam już dużo wychodzić z domu, zaczęłam spędzać czas w internecie. Znalazłam sobie tam alternatywę dla spędzania swojego czasu, ponieważ ja wtedy byłam totalnie bo już. Oderwana od mojego dotychczasowego życia, czyli ani nie studiowałam, ani nie pracowałam, znalazłam sobie sposób na to, żeby ten czas jakoś spożytkować. Siedząc w internecie. I pamiętam, że wtedy mając sobie ten ogromny żal, który narastał, on narastał we mnie, ponieważ sam pobyt w środowisku którym panowała patologia, to było środowisko zdemoralizowane, i tam kobiety są traktowane zupełnie inaczej niż w tym środowisku nieprzestępczym, niedemoralizowanym. I to jest, to jest wiedza podstawowa, która jest nawet na, na pedagogice resocjalizacyjnej, że ludzie ze środowiska demoralizowanego inaczej widzą kobiety. Ja z takim stanowiskiem się nie zgadzałam. Natomiast byłam tam przez jakiś czas, no i Chłonęłam to, ten brak szacunku, to przedmiotowe traktowanie jako obiekt seksualny. Natomiast gwałt, jakby przelał moją czarę goryczy. Ja siedząc w internecie, szukałam zwrotów typu: Nie chcę być traktowana jak dziewczyna, chciałabym być traktowana tak, jak są traktowani chłopcy. Natomiast ja wtedy nie miałam w ogóle w głowie tego, że ja jestem mężczyzną. To od razu mówię: nigdy nie miałam czegoś takiego, nawet brzydziło mnie to, że ludzie są w stanie dokonywać tak zwanej zmiany płci. Dla mnie to było coś nietaturalnego, okaleczającego i ja to stanowisko w zasadzie zachowałam w sobie, bo nawet później już jak byłam na tym forum, o którym za chwilę powiem, to też utrzymywałam, że jest to forma okaleczenia. No ale od początku szukając tych fraz liczyłam na to, że znajdę może jakieś wątki, gdzie dziewczyny, które podobnie jak ja, mają dość bycia obiektem seksualnym, będą na ten temat pisały, że znajdę kogoś, z kim będę mogła o tym porozmawiać. Natomiast bardzo często wyszukiwarka zwracała mi link do forum niebieskiego. Jeżeli ktoś w tamtych latach, co ja, interesował się tą tematyką. Bardzo dobrze pamięta to Niebieskie Forum. To było największe forum dla osób trans. To forum już w tej chwili nie istnieje, ponieważ na przestrzeni lat zostało, ono w ogóle było niecałkiem publiczne, ale na przestrzeni lat stawało się jakby coraz mniej dostępne, aż w końcu zostało skasowane całkowicie. Z tego co wiem, ono po prostu zostało usunięte i. Z tego, co pamiętam, to nawet sami właściciele tego forum przyznali, że zostało skasowane, dlatego że tam było za dużo grubych informacji, że tak powiem, które by mogły kogoś obciążyć, ponieważ tam również kwitł handel hormonami i han na przykład handel hormonami i wymiana informacji na temat tego, jak przejść tranzycję w taki sposób, który będzie. Powiedzmy, bezbolesny, że to nie będzie zbyt długo trwało. Natomiast ci lekarze, którzy bezboleśnie prowadzili przez tranzycję, oni nie byli nazywani jako cwaniaki albo ktoś, kto okłamuje, tylko byli nazywani jako lekarze, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i oni się bardzo dobrze znają na transseksualizmie w tamtych czasach, tak się to nazywało. Natomiast ci, którzy chcą faktycznie szukać przyczyny niechęci do płci, byli nazywani zacofanymi, trans, nawet transfobicznymi, jeszcze to pojęcie nie funkcjonowało, ale takimi zaściankowymi, którzy niepotrzebnie nam będą sprawiać cierpienie przez długotrwałą diagnozę, a może jeszcze spróbują nas od, od tej chęci odciągać. Więc oni byli tymi mniej wartościowymi lekarzami, do których wa nie warto chodzić. Tak to było przedstawiane. Były tam też rady na temat tego, dlaczego na przykład nie powinno się mówić, że czuje się pociąg do chłopaków, na przykład, w przypadku moim, bo, bo to będzie postrzegane jako bycie mężczyzną homo i że może to utrudnić tranzycję. Czyli oczywiście znowu, że to będzie dla nas cierpienie, bo my dla naszego dobra chcemy przejść tranzycję, ale każdy nam będzie to utrudniał. I tak to było przedstawione. Ja miałam prawo wierzyć w to, że że lepiej iść do tego lekarza, który jest specjalistą w dziedzinie, niż do tego, który jest zacofany. Natomiast jak się u mnie pojawiła ta chęć, ja na tym forum, które mi się pojawiało, zarejestrowałam się na początku z czystej ciekawości i zaczęłam się zastanawiać nad tym, po spędzeniu tam miesiąca, drugiego miesiąca, nie pamiętam, trwało to jakiś czas, ponieważ ja bardzo dużo czasu wtedy spędzałam w internecie i dla mnie nawet poczucie czasu było dość abstrakcyjne, bo wiadomo jak czas w internecie szybko leci. Przeczytałam tam dużo wątków i przeczytawszy je zaczęłam się zastanawiać, czy ja właśnie nie jestem tą jedną na 30 tysięcy dziewczynek, które... Urodziły się z męskim mózgiem. Ja naprawdę wtedy wierzyłam w ideę bycia trans, ponieważ zaczęłam wyszukiwać w swojej przeszłości objawów, chociażby to, że ja jako dziecko interesowałam się komputerami, elektroniką, a żadna z moich koleżanek nie miała podobnych zainteresowań. Lepiej dogadywałam się z chłopakami. I zazdrościłam mi wielokrotnie różnych rzeczy, tego jak są traktowani, tego co robią, nawet tego jak wyglądali. Natomiast to mi nie przeszkadzało nigdy w życiu i nigdy bym nie pomyślała o tym, żeby funkcjonować jako mężczyzna, gdybym na to forum nie trafiła. Można powiedzieć, że forum, że pobyt na forum dopiero wygenerował we mnie. Myśli o tym, że być może jestem trans, i skoro ja w tej chwili cierpię, bo ja, bo ja wtedy byłam w stanie nieszczęś, nieszczęśliwa. Powiedzmy, że mm -hmm. byłam nieszczęśliwa, prawda? Że nie czułam się spełniona, nie czułam się zadowolona, czułam się poniżana, niesłuchana, nie miałam już ustalonego celu w życiu. Miałam złe doświadczenia. Z traktowania przedmiotowego. Nie znajdowałam już oparcia w rodzicach, pomimo że ja nie mogę złego słowa na temat moich rodziców powiedzieć, ale wtedy czułam się pomijana i uznałam, że skoro ja jestem nieszczęśliwa, to być może źródłem tych wszystkich problemów moich jest to, że ja faktycznie mam męski mózg. Może, może ja powinnam zacząć funkcjonować jako chłopak. No, i wtedy wzorem innych osób z forum zaczęłam tą tranzycję społeczną. Zcięłam włosy, zaczęłam ubierać się chłopięco. Tym bardziej tutaj nadmienię, że w wieku dojrzewania również zaczęłam się ubierać tak jak chłopaki, ale wtedy powodem było to, że moje, moje uda były grube, że ja zaczęłam szybko tyć. Że miałam większe piersi od koleżanek i nie czułam się z tym komfortowo, jakoś na początku dojrzewania nie odnalazłam się w tym, a więc zaczęłam się ubierać w szerokie bluzy i spodnie. Natomiast w połowie liceum mi to przeszło i schudłam wtedy też, zaczęłam się odchudzać. I tutaj też trzeba dodać, że wtedy się drastycznie odchudzałam. Te te problemy z żywieniem i odchudzaniem się często idą w parze z chęcią tranzycji w późniejszym wieku. To tak na marginesie mówiąc. Natomiast ja wtedy wróciłam już do ubrań kobiecych, ale pamięci mi zostało to, że ja faktycznie kiedyś lubiłam się ubierać jak chłopak, więc być może ma to coś wspólnego z byciem trans. No i znajomi z forum, oczywiście, ja chyba nawet o tym wspomniałam. Pamiętam, że takie wspomnienia z przeszłości były zawsze uważane za objaw bycia trans, na zasadzie, no tak, już od razu w formie męskiej, zwracając się do mnie, ludzie mówili: no, wypierałeś swoją męską tożsamość, ale to były takie przebitki już. I jest to mocny objaw tego, że, że jesteś facetem. Natomiast to, że. Nosiłeś sukienki, no to to jest wina rodziców, że cię po prostu przy, przymuszali do tego, że byłeś socjalizowany jako kobieta, więc dlatego miałeś takie problemy, że się nie odnajdywałeś w środowisku, że nie wiem, że jesteś nieszczęśliwy, że. Że teraz marzysz znowu o byciu, o byciu nie wiem, w, w męskiej roli i tak dalej, i tak dalej. To ja tak mówię zupełnie w skrócie, ale zawsze te komentarze prowadziły m, tą osobę, która pytała, szukała, ale w kierunku tego, że ona jest trans. A w, cała reszta jest nieważna. To, że, że, że tam miała chłopaków, że zachowywała się generalnie jak dziewczyna, że nie miała w ogóle myśli o tym, żeby zmieniać płeć w cudzysłowiu, to nie ma znaczenia, bo to wszystko jest wina środowiska, że, je, że to środowisko socjalizuje nas jako kobiety, a my nie jesteśmy kobietami na tej zasadzie. nie? No i ja tak przebywając w tym środowisku pomyślałam sobie, że zacznę funkcjonować na początku społecznie. Tak jak mówiłam, zaczęłam się ubierać znowu po męsku, tak jak w wieku dojrzewania i zaczęłam wychodzić więcej z domu. Czułam się bezpiecznie, no bo już nie byłam narażona na te komentarze mężczyzn. Na komentarze prymitywne, typu jaka ładna dziunia na przykład. Nie, mi to bardzo przeszkadzało. Ja byłam, być może też ja jestem tak wychowana. Mama mnie zawsze wychowywała w sposób chrześcijański, w sposób godnej kobiety, która nie jest. Dziewczyną na zawołanie. I ja miałam w sobie jednak te wartości zakorzenione, i prymitywne podejście do kobiety bardzo mnie raziło. I to też dla mnie wydawało się później już odmiennością od koleżanek, które z przyjemnością wchodziły w relacje, w których były traktowane dość przedmiotowo. Ja, ja się w takim czymś nie odnajdywałam. I w pewnym momencie uznałam, że to nie jest też typowe dla kobiety, że ja się w tym nie odnajduję. A dzisiaj rozumiem, że ja po prostu miałam w sobie godność i nie chciałam być traktowana jako obiekt. No i funkcjonując tak jako chłopak, czując się bezpieczniej, uznałam, że jest fajnie. Spodobało mi się to wtedy. Naprawdę. Upajałam się tym życiem w nowej roli. Tym bardziej, że mogłam się już odciąć od, od tej przykrej przeszłości. I w pewnym sensie też nie wiem, no posmakować czegoś nowego, prawda? Natomiast byłam postrzegana jako młody chłopak, taki 12-13 latek. I pomyślałam o tym, żeby jednak spróbować hormonów. No, i postanowiłam rozpocząć diagnostykę w kierunku bycia trans, żeby te hormony zdobyć. Pamiętam, że w momencie, kiedy, znaczy w trakcie robienia tej diagnozy, która wiadomo trwa kilka miesięcy co najmniej, co nie znaczy, tutaj od razu mówię, to nie znaczy, że ona jest wnikliwa ani rzetelna, bo diagnostyka polega na tym, że Polegała na tym, i teraz zresztą tak samo jest, może nawet jest łatwiej niż wtedy, że człowiek umawiał się na wizytę u lekarza, który był polecany jako obeznany w tematyce, oczywiście. Tak bardzo obeznany, że po jednej wizycie może wystawić diagnozę. Ja się udawałam do tych lekarzy. Była to jedna wizyta u psychiatry, który nie pytał mnie w ogóle o to, co się wydarzyło w moim życiu, dlaczego ja. Nie, nie akceptuję swojej płci, tylko było, było to na zasadzie pogawędki. Jak widzisz swoje życie w przyszłości? Czym się zajmujesz? No takie, że taka pogawędka przyjacielska, można powiedzieć. Natomiast tam nie było żadnej diagnostyki. I ja te zaświadczenia zbierałam. W międzyczasie też, no, znając środowisko, zdobyłam hormony od... Innej dziewczyny, która dostawała te hormony hurtem, ona dostała, znaczy się recepty dostawała hurtem listownie od lekarza, u którego się w cudzysłowie leczyła, więc ona mi taką jedną receptę odstąpiła na próbę. Zaczęłam te hormony w międzyczasie, zakończyłam diagnostykę, czyli zebrałam wszystkie dokumenty, które były potrzebne do otrzymania hormonów. Naprawdę nie było to trudne w tym procesie tak zwanej diagnostyki. Nigdy nie byłam pytana o to, dlaczego, co mi ma to dać, jakie jest moje tło, jakie są moje relacje w domu. Natomiast, jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja nie powiedziałam o gwałcie, to ja od razu tutaj bym chciała sprostować to i uświadomić ludzi, że nawet gdybym powiedziała o gwałcie, jestem pewna, że to by nie zmieniło diagnozy, ponieważ rzeczy typu y, złe doświadczenia czy nawet jakieś zaburzenia psychiczne nie stanowią przeszkody w tranzycji. Podstawą jest to, że osoba, dana osoba, która przychodzi do tego lekarza deklaruje chęć tranzycji i to wystarczy. Natomiast większość ludzi, którzy idą, mają zaburzenia psychiczne lub mają doświadczenia, tak jak ja miałam doświadczenia seksualne. Y, Obserwując przez lata środowisko, zauważyłam, że wiele z tych osób również miało złe doświadczenia albo miało jakąś przemoc w rodzinie, albo rozbitą rodzinę albo właśnie seksualne doświadczenia ewentualnie były prześladowane w szkole przez rówieśników. I to wszystko się u nich kumulowało, a w momencie, kiedy trafiły w środowisko trans, uznały, że to jest coś dla nich. No i tak to wyglądało też u mnie. Nie? Czy na tamtym etapie było cokolwiek, co mogłoby sprawić, że zmieniłabyś swoje zdanie? Mówiłaś o wychowaniu w duchu religijnym, ale czy w pewnym momencie tej wiary zabrakło? Czy gdyby ta wiara była, to taka, taka decyzja zostałaby podjęta? Czy na tym etapie, gdy dochodziło do tej zmiany, sama miałaś jakieś obawy, czy raczej pod wpływem tych ludzi na forum byłaś zdeterminowana i inne głosy do ciebie nie dochodziły? Przyznam, że ja wtedy już byłam daleko od Boga, ponieważ oddaliłam się od Boga już w połowie liceum, więc w momencie kiedy weszłam na forum trans, to już było kilka lat później. Ja już nie interesowałam się Bogiem, nie byłam wierząca. W zasadzie, no tak, już nie wierzyłam w Boga. Tym bardziej okres poprzedzający tranzycję, okres fascynacji złem, łamaniem reguł, tym bardziej oddalił mnie od przestrzegania jakichkolwiek innych zasad. Natomiast to jest trudne pytanie. Myślę, że mi osobiście wiara. Być może pomogłaby mi, chociażby powstrzymałaby mnie przed, przed tą drastyczną decyzją. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, czy to by była jedyna rzecz, która by, by mi wystarczyła. Na pewno oczekiwałam wtedy bycia wysłuchaną przez rodziców. Chciałam być bardziej poważnie traktowana. Chciałam, mi bardzo zależało na tym, żeby jednak moja siostra wyprowadziła się z domu z mężem i dzieckiem być może gdyby to się wydarzyło może by to miało jakieś znaczenie. Natomiast z drugiej strony faktycznie wchodząc w to środowisko y, trans bardzo zamknęłam się na głosy zdrowego rozsądku i każdy kto nie uznawał moich decyzji był wrogiem. I ten sam schemat funkcjonuje u innych i, w, i wówczas, i, w, i dzisiaj, ponieważ ja wiem, jak współcześnie osoby, które uważają się za trans, odcinają się od rodziców i nawet są zachęcane do tego przez znajomych z forum, żeby rodziców, którzy nie uznają ich nowej w cudzysłowie tożsamości, odcinać. Że ci rodzice są przemocowi, zacofani. Nie wspierają, my jesteśmy Twoją nową rodziną. Jeżeli rodzice Ciebie nie popierają, zerwij z nimi kontakt, chyba że się nie możesz samodzielnie utrzymać, to jeszcze tak, rób dobrą minę do złej gry, żeby dziecko z domu nie wyrzucili. Czyli wykorzystuj ich, wynoś z nich wszystko, co się da, ale jak będą Ci stawać na drodze, jak skończysz 18 lat, no może się spakować i wyjechać, a my ci pomożemy, bo tam jest dużo zbiórek, też są fundacje, które pomagają i tak dalej. Nie? Może to też nie jest aż takie różowe wszystko, ale to środowisko bardzo, na zasadzie, że może to nie jest takie zapewnianie warunków bytowych, natomiast środowisko oferuje tą pomoc psychiczną, wsparcie, kiedy rodzic nie akceptuje tranzycji. No to w tym środowisku człowiek się zawsze odnajdzie i może się wyżalić, bo tam panu, jakby panuje atmosfera głaskania się po głowach. Wzajemne głaskanie się po głowach, jest zakaz krytyki, zakaz jakiejkolwiek um, merytorycznej debaty. Jeszcze pamiętam, w tych wcześniejszych czasach ludzie się potrafili pokłócić mocno na forum trans. Potrafili mieć różne zdania, potrafili skrytykować na przykład niebinarność. W tej chwili nie mogą, bo jest to niemile widziane i jakiekolwiek robione burze na temat związany z byciem trans, czy jakiekolwiek sianie wątpliwości jest od razu uważane za transfobiczne, niepożądane, tworzące niebezpieczną atmosferę, a to ma być bezpieczna atmosfera dla każdego. Każdy ma się czuć kochany, akceptowany, cokolwiek robi, Jakikolwiek ma, nie wiem, światopogląd, jest okej. Okay. Natomiast tam to do momentu wtedy, kiedy się uznaje tranzyty. Natomiast jeżeli ja bym poszła powiedziała, że ja uważam, że tranzycja jest krzywdząca i w niczym nie pomaga, to zostałabym zbanowana. Na, na tym polega tolerancja w środowisku trans. Jest w jedną stronę tylko. Mhm. Natomiast... Chciałabym tak? dodać też, że z, z osoby, które ja w tej chwili znam i są przed procesem tranzycji, natomiast marzą o nim, lub rozważają go przynajmniej w jakimś stopniu, powiem tak odnośnie wiary, że ta wiara pomaga również rodzicom powstrzymać ich dzieci przed tranzycją. Jest to. Hmm, jest to w pewnym stopniu y, pomocne, że, że te osoby rozumieją, że jeżeli podejmą tranzycję, to w pewien sposób y, złamią swoje zasady, w których zostały wychowane, które wierzą, że jest to agresja wobec siebie, bo to jest to po prostu nazwijmy to okaleczenie swojego ciała, że jest to działanie wbrew. Prawdziwej tożsamości. Jeżeli Bóg dał im płeć żeńską, to powinny żyć w płci żeńskiej. Natomiast ingerencja w ciało jest też grzechem i jest to jakaś forma autoagresji. Zauważyłam, że jednak ta wiara pomaga ludzi uratować. Natomiast one wciąż, będąc w tym środowisku, mierzą się. One jakby są po, po dwóch stronach. I toczy się w nich wewnętrzna walka pomiędzy tą pokusą, a pomiędzy zasadami, które mają w sobie. Jak łatwo jest takim osobom, w takiej sytuacji, w jakiej ty byłaś, oficjalnie zmienić sobie imię w dowodzie, w paszporcie, zmienić sobie PESEL? Na jakim etapie tego Twojego procesu to się stało? No, i co teraz? Czy to jest prosta droga, wrócić oficjalnie do swoich prawdziwych danych i do jakich problemów w takim codziennym życiu to prowadzi? To może zacznijmy od początku, jak w ogóle wygląda proces prawnej zmiany. Polega to na tym, że osoba, Weźmy na przykładu kobietę, ma, ma żeńskie dane i ma oznaczenie płci żeńskie w dokumentach. Składa pozew w sądzie cywilnym, w którym musi pozwać swoich rodziców o to, że, o to, że chciałaby ustalić płeć przeciwną, czyli męską, no, i w tym celu pozywa się rodziców, ponieważ jest to jedyny sposób, żeby to zrobić w zgodzie z prawem. Natomiast rodzice no nie są tutaj w żaden sposób oskarżeni, tylko są stroną. Jako pozwani, jeżeli sąd wyda wyrok pozytywny, a zwykle jest to wyrok pozytywny, Ponieważ tutaj wystarczy znowu deklaracja i opinie, które, które są zdobyte, a opinie są zdobyte oczywiście u lekarzy, tak zwanych, znających się na temacie, no to czasami są powoływani jeszcze biegli, którzy i tak to przyklepią. No tak, tak to jest prowadzone, że tutaj ewentualnie się trochę ten proces wydłuża, ale i tak ta tranzycja będzie dokonana. Jeżeli sąd wyda wyrok pozytywny, to dana osoba dostaje w akcie urodzenia wzmiankę o tym, że jest mężczyzną, i wtedy zostaje jej przydzielony męski pesel, ponieważ w peselu jest zakodowana płeć. I z tego powodu ta osoba ma zmieniany pesel i może wtedy też zmienić dane na męskie. Natomiast w tej chwili jest też taka możliwość, że ludzie zmieniają. Te dane na męskie jeszcze przed wyrokiem, bo niektóre urzędy na to się godzą, ale generalnie procedura wygląda tak, że najpierw jest wyrok, później jest zmiana danych. Obecnie też niektórzy ludzie zmieniają sobie dane na neutralne, uważając się za osoby niemidarne, gdzieś tam po środku. Zmieniają sobie same dane na dane neutralne i nie przechodzą procesu. Sądowego, ponieważ proces sądowy jest potrzebny do zmiany oznaczenia. Czyli one mają dalej literkę K, ale mają jakieś imię Max, na przykład, albo Alex i tak dalej, prawda? Po zmianie danych dana kobieta może funkcjonować jako mężczyzna, czyli jest przez prawo postrzegana jako mężczyzna i może nawet legalnie sobie na Fundusz Zdrowia usunąć piersi lub Macice z przydatkami. Tak to wygląda u nas. Czyli my, podatnicy, płacimy za okaleczenie zdrowej kobiety, która zechce sobie usunąć narządy, atrybuty kobiecości. Natomiast kiedy wiadomo, że kiedy kobiecie, by, która nie ma zmienionych w taki sposób danych, ktoś by usunął, no to to jest przestępstwo. Nie? Natomiast tutaj ktoś jej wpisze fikcję prawną w dokumenty i już, ona już nie jest wtedy kobietą. Jest jak, jak teraz wygląda ta twoja sytuacja z, z pesel i z dowodem? No właśnie. Ponieważ ja miałam zmienione dane, musiałam to odwrócić i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że proces odwracający tranzycję jest dużo trudniejszy i dużo bardziej upokarzający, niż proces tranzycji. Ponieważ przede wszystkim ja jestem. Ja jestem obecnie w procesie, który odwraca tą zmiankę. Funkcjonuję jako kobieta mam zwrócone moje, moje żeńskie dane z urodzenia, więc to jest dla mnie bardzo duża pomoc i duży komfort, że ja już mam te swoje dane. Oficjalnie przywrócone. Natomiast ja mam wciąż wzmiankę męską, która mi komplikuje życie. Na tej zasadzie, że na przykład nie mogłabym wziąć ślubu z mężczyzną w tej chwili. Dlaczego? Czy to ze względu właśnie na ten PESEL, czy na jaka jeszcze dokumentacja jest? Znaczy PESEL PESEL to swoją stroną, swoją stroną, ponieważ PESEL to jest jakby dodatek do tej całej płci. Oficjalnie, w zasadzie, też powinnam się tym męskim posługiwać, natomiast ja nie korzystam z tego prawa, w cudzysłowie, prawa, nie chcę. Mam swój stary PESEL, który dostałam w momencie wchodzenia w dorosłość i to jest mój prawdziwy PESEL. Natomiast prawnie, jeżeli ja wchodzę sobie na przykład na e-obywatela, na e no to widzę ten nowy PESEL, ten męski, pomimo, że mam już swoje dane zwrócone, no, i zamiast panny mam napisane kawaler, więc dla mnie to jest bardzo upokarzające. Z tego powodu, bojąc się, bo nie wszędzie też mogę, prawda. No, to są miejsca, gdzie mogę na przykład normalnie się posłużyć bez PESEL-u, a są miejsca, gdzie nie mogę tego ominąć. Na przykład przy głosowaniu czy podpisaniu jakiejś umowy. Nie wiem, nie wiem, boję się, nie wiem, czy mogę. Mogę po prostu korzystać ze starego i rezygnuję z tych aktywności, rezygnuję z głosowania, mhm. rezygnuję z podpisania umów. Jest to takie życie w zawieszeniu. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo, no to myślę, że urząd by nie wyraził zgody, ponieważ dla nich w systemie widnieje mężczyzna, prawda? Pomimo, że ja w akcie urodzenia mam wpisane kobieta, bo w pełnym akcie urodzenia ta informacja jest, i bardzo dobrze, całe szczęście, że ona jest. A sama wzmianka to są malutkie literki na odwrocie, ale mimo wszystko te malutkie literki tak bardzo komplikują nam życie. Nam, czyli dziewczynom, które przeszły tranzycję, będą w tym momencie tej desperacji i wiary w to, że są osobami trans, natomiast w tej chwili mają bardzo skomplikowane życie. I dziewczyny, które ja znam, nawet nie mają zmienionych danych z powrotem, więc one wyglądają już jak kobiety, ponieważ rzuciły testosteron, już nie udają mężczyzn, odcięły się od tego. I to jest tak jakby wyzdrowienie z, pewnego, z pewnej iluzji, z pewnego zaburzenia, czy nawet. Wyjście z pewnego stylu życia, który ja sobie wybrałam, no wybrałam. Ktoś mi powie, że ty sobie wybrałaś, ale my nie. Nie, to jest zawsze wybór. To jest zawsze decyzja, że kobieta będzie funkcjonowała jako mężczyzna. Ona się nie urodziła mężczyzną. Ona wybrała, że ona jest uwięziona w ciele kobiety. A jest to nieprawda. Według mnie każda osoba wybiera. I te dziewczyny zrezygnowały z życia jako mężczyźni, ale wciąż borykają się na każdym kroku z tym, że mają męskie dane, że mają tą literkę M. Już nawet nie mówię o tym samym, o małżeństwie, prawda? Ale o codziennym funkcjonowaniu. I teraz taka kobieta musi iść jeszcze raz do sądu, jeszcze raz musi pozywać rodziców i powiedzieć: Mi to nie pomogło, ja nie chcę już tego dobra, ja nie chcę już z tego prawa korzystać. Ja chcę żyć tak jak dawniej, ale sędzia, zamiast odwrócić to jak najszybciej i umożliwić tej osobie normalne życie, żeby ona mogła się jak najszybciej socjalizować na nowo i żyć w prawdziwej roli, on pyta, a co jeśli pani się odwiedzi? I on się zwraca do danej osoby. Sam się zwraca, jak do kobiety, ale on wyroku nie da i każe czekać kolejne pół roku na to, żeby zrobić kolejną opinię. Czyli jesteś teraz w trakcie takiej batalii sądowej. A ile czasu trwało zmienienie danych w dowodzie imienia PESEL-u z kobiecego na męski? I dla porównania, ile czasu już teraz zajmuje odwrócenie tego? Czy widzisz jakąś szansę, że na przykład za rok do tego swojego peselu u wrócisz? Czy w ogóle jest w polskim prawie? możliwość do powrotu do tego pierwotnego PSL-u, bo ja się z historią, że właśnie ktoś miał później już po detranzycji trzeci PESEL, więc właściwie no pierwszy, pierwszy przed tak zwaną zmianą płci, drugi później i trzeci po, po powrocie. Jak, jak to u Ciebie będzie w przyszłości wyglądało, i czy masz jakąś pomoc prawną w tym zakresie? Nie mam pojęcia, jaka będzie decyzja urzędu. Natomiast ja będę się ubiegała o przywrócenie, oficjalne przywrócenie i linkowanie mojego starego PESEL-u. Tak, żebym mogła już się we wszystkich miejscach nim posługiwać. Z wielu powodów. Ponieważ na starym PESEL-u mam dorobek. Po drugie, yy, lubię ten PESEL. A po trzecie, nowy PESEL będzie mi wciąż przypominał o tym, że ta tranzycja była. Będę musiała się jeszcze w niektórych miejscach tłumaczyć, choćby dlatego właśnie, że jest ten do dorobek, są tam jakieś składki. W ZUS jest też szkoła ukończona na ten stary PESEL, więc dla mnie to by było, była komplikacja na, na dalszą część życia, i uważam, że jeżeli ja posiadam PESEL i on dalej jest, to on powinien być mi oddany. Te osoby, o których mówisz, ja, ja znam te przypadki oczywiście. Ja myślę, że one po prostu nie starały się. W, w urzędzie stanu o to, żeby dostały ten PESEL z powrotem. I z automatu, kiedy sąd wysłał wyrok, to z automatu urząd przydzielił im nowy PESEL, tak jak to się robi w momencie tranzycji i dlatego one dostały trzeci. Natomiast podejrzewam, że żadna z tych osób nie robiła żadnych starań, żeby ten PESEL stary dostać, i urząd nawet mógł nie wiedzieć, że ta osoba miała, a nawet jeśli wiedział, no to być może ich standardową procedurą jest przydzielanie nowego, natomiast ja bym wolała mieć stary i w momencie wyroku wrócę się do urzędu i będę się o to starała. Mam nadzieję, że to mi się uda. Tym bardziej, że niektóre detranszycje były robione niestety jako ponowne tranzycje, i myślę, że ma to też sens dla środowiska trans i całej ideolo ideologii trans, bo to jest idea, idea pewna, że bycie trans jest czymś trwałym i że to się nigdy nie zmienia, więc jeżeli by te detranzycje weszły w statystyki, by się nagle okazało, że jest ich sporo, a tak po prostu wchodzą w statystyki jako kolejne tranzycje, więc mamy więcej tranzycji, a detranzycji jest zero, prawda? I mm, ja bardzo od początku nalegałam na to, żeby to nie była ponowna tranzycja, mm -hmm. Używaliśmy języka prawdy, zgodności ze stanem rzeczywistym, że jest to wycofanie się z czegoś, co jest szkodliwe, co mi szkodziło, co mi nie pomogło, z czego ja nie chcę już i, i co rujnowało mi życie, ponieważ życie w tej fałszywej roli było życiem na półgwistka, było rodzajem wegetacji, zawieszenia. I dopiero wyjście, całkowite wyjście z tej fałszywej roli sprawiło, że ja zaczęłam normalnie żyć. Nic innego by mi nie pomogło. Więc ja myślę, że jednak te tranzycje były robione jako te detranzycje, jako ponowne tranzycje. I dlatego te nowe Pesele były przydzielane. Natomiast ja będę walczyła o to, żeby, żeby jednak oddano mi ten stary. A jaka będzie decyzja, to ja, ja nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć, że ja nie poddaję się łatwo. Tak, mam pomoc prawną, mam prawnika, który mi towarzyszy w całym procesie prawnym. Mam też wsparcie ojca, więc tutaj to jest sprawa, której nie ma żadnego konfliktu. Jest to odwrócenie błędu. Mam mimo wszystko, trwa to długo. Yy, dla porównania, no, znaczy dla porównania, tu nie będzie jakieś dobre porównanie, ponieważ mój proces tranzycji też trwał yy, długo. Z tego powodu, że moja mama nie, wy, nie wyrażała aprobaty i donosiła dowody na to, że u mnie to było nagłe, że ja wcześniej w ogóle nie przejawiałam żadnej chęci do tego, żeby Poczynić tak drastyczne kroki, jak funkcjonowanie jako osoba płci przeciwnej, i że to zaczęło się w danym momencie, który ona dokładnie wskazała, i to był ten moment kryzysu, kiedy ja no najpierw prawda, zaczęłam z, y, trzymać ze swoim środowiskiem, ale później, w momencie, kiedy zostałam uwięziona w tym mieszkaniu, nagle zerwałam kontakty ze znajomymi, zaczęłam przesiadywać w internecie, i wtedy Pojawiła się ta chęć, natomiast to było wszystko pominięte. Był tylko powołany kolejny biegły, no ale te, ta kolejna biegła uznała, że, no, że jest wszystko ok, spoko, nie? Można robić tranzycję. Natomiast nikogo nie obchodziło to, co mówiła mama. Nie, nie obchodziło też to, dlaczego ja tak źle się czuję z płcią. Nikogo nie obchodziło też to, czy mi się to odwidzi. jakie są moje problemy, to, co, o, o których przedtem mówiłam, prawda. Mm, więc u mnie to proces tranzycji trwał gdzieś. No nie całe dwa lata. Myślę, że to trwało gdzie, z tego co pamiętam. Rok i dziewięć miesięcy? Myślę, lub dziewięć, rok i dziewięć miesięcy chyba. Natomiast proces prawnej detranzycji trwa od marca. 2023 roku, czyli jest to już ponad półtora roku. Mhm. Sędzia, sędzia powiedział, że y, zażąda jeszcze jednej kolejnej opinii, pomimo że jedna już była, kolejnej opinii biegłego po przesłuchaniu. Natomiast przesłuchanie było dokonane niedawno, choć sędzia mógł nas przesłuchać już. Dużo, dużo wcześniej. To już mógł, no, mógł już to zrobić. Po złożeniu pozwu tak naprawdę. Bardzo długo czekaliśmy na pierwszą rozprawę. Natomiast mogę powiedzieć dla porównania, że w tej chwili prowadzone są sprawy o tranzycje, które, w których wyroki są wydawane bardzo szybko, bo już po kilku tygodniach. I to w takim trybie, gdzie sędzia nawet nie widzi na oczy danej osoby. Więc. Odbywa się to na zasadzie takiej, że osoby, które pragną tranzycji, a rodzice wyrażają na to aprobatę, podpisują umowę prorogacyjną i przenoszą tą sprawę do sądu, w którym tranzycje są prowadzone szybko i tam one są przeprowadzane naprawdę sprawnie. Natomiast jeśli te osoby zreflektują się, że zrobiły sobie krzywdę, to podejrzewam, że będą miały duży problem, już nie będą miały tak łatwo. Jest oczywiście to możliwe, prawda? De tranzycja prawda jest możliwa, to od razu mówię. Natomiast jest bardziej uciążliwa niż tranzycja. Już sam, sam fakt, jak to jest absurdalny proces, bo jeżeli coś komuś nie pomaga, nawet jeżeli przyjmiemy, że tranzycja jest dobra i że ona pomaga komuś, no to zaraz, dobra, jeżeli komuś to pomaga, to pomaga, ale jeżeli dana osoba mówi, że jej to nie pomogło i że dla niej sama tranzycja jest traumatyczna i chce z tym skończyć, to nie można kogoś na siłę leczyć środkiem, który jej szkodzi i nie pomaga, prawda? Nie podajemy komuś na siłę leku, który generalnie jest dobry, ale danej osobie szkodzi, prawda? Nie, nie zmuszamy tej osoby... Żeby ten lek brała, jeżeli ona deklaruje, że ma dość. Bo ja mam na przykład dość, i dla mnie ten eksperyment, bo jest to eksperyment i to potworny, mhm. on się zakończył dla mnie już dawno. Ja go zakończyłam. Proszę mi oddać prawdę. Dlaczego ja nie mogę po prostu powiedzieć, że tego nie chcę? Ja nie chcę tego prawa do oszukiwania siebie i społeczeństwa. Ja chcę żyć w prawdzie tak, jak żyłam kiedyś. Proszę mi to zwrócić. I teraz kiedy... uh -huh. okazuje się, że potrzebny jest jeden biegły, drugi, trzeci, bo, no bo może tej osobie się odwidzi. Jestem ciekawa, czy sprawy o rozwód są tak samo prowadzone. Wątpię, bo jeżeli jest na przykład związek, w którym mężczyzna katuje kobietę, to chyba sędzia nie mówi, a może wam się odwidzi, tylko wydaje wyrok jak najszybciej, żeby zapobiec tragedii. A co jeżeli taka osoba, która pragnie de i chce znowu normalnie żyć, jest przez sąd przetrzymywana wiele miesięcy? Jeżeli dojdzie do tragedii, kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność? Czy ta osoba będzie wtedy wpisana jako ofiara transfobii? Bo podejrzewam, że wtedy będzie nagle krzyk, że ta osoba popełniła samobójstwo, tak? ponieważ była akceptowana jako trans, tak? Natomiast nikt nie powie, że ona popełniała samobójstwo dlatego, że nie mogła odzyskać swojej tożsamości. I od razu mówię, że to nie dotyczy mnie, ponieważ ja nie zamierzam tego zrobić. Bo ja kocham życie, szanuję swoje życie. I gdybym tego nie szanowała, no to już by mnie pewnie nie było na świecie. Natomiast ja mam w sobie tyle determinacji, że ja chcę to wszystko odkręcić i chcę normalnie żyć. Natomiast mówię o tym, ponieważ wiem, że są inne dziewczyny, które też żyją pomiędzy w tej chwili, ponieważ funkcjonują jako kobiety, ale mają wciąż męskie dane i one się boją procesu. One się boją procesu dlatego, że jest tak bardzo upokarzający i uciążliwy. Ponieważ w tranzycji nikt nie musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem tak zwanym. Natomiast w detranzycji My musimy udowadniać, że jesteśmy normalni, że my chcemy żyć normalnie. To jest, to jest jakiś absurd. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ponieważ z tego, co wiem, to w każdym kraju jest inaczej. W każdym kraju detranzycja jest prowadzona w inny sposób. W innych krajach jest to dość proste, bo polega na pójściu do urzędu i złożeniu deklaracji, że. Chce się odwrócić tą zmianę. Natomiast wiem, że są no, no, spotkałam się z przypadkiem, gdzie bodajże w Niemczech dany człowiek, już też nie pamiętam, czy, którą stronę tą tę tranzycję robił. Był to chyba mężczyzna. Wspominał, że jest to bardzo trudne u nich, pomimo że no, Niemcy, taki postępowy kraj, który no. Ja, ja naprawdę nie mam danych na ten temat, żeby się na ten temat wypowiadać. No, wiem, że, y, że to też nie jest zawsze tak różowo. Wiem, że Prisza Mosley, nie wiem jak w tej chwili, ale jak ja ją pytałam bodajże rok temu jeszcze lub półtora, to mówiła, że wciąż ma męskie dane, ponieważ u niej jest to bardzo trudne, gdyż jako nieletnia zmieniała dane na męskie i że w jej kraju jest to. Y, nawet utrudniające detransycję. Więc myślę, że mało osób wie o tym, jak, jakimi problemami, problemami my się musimy mierzyć, żeby wrócić do prawdy, co powinno być zrobione natychmiast. Na... A jesteśmy bardziej maglowani niż osoby, które no, żądają absurdu, bo przychodzi kobieta, która nawet nadal wygląda jak kobieta, widać, że to jest kobieta, i ona żąda wpisu, że jest mężczyzną, i ona dostaje ten wyrok. To a, a mówiłaś tutaj o dużym wpływie tej społeczności, która była na forum. I tak naprawdę, jak my jesteśmy w internecie, to my nie wiemy, my nie widzimy, kto tam jest po drugiej stronie zalogowany. Czy potem zaczęła się zastanawiać, kim naprawdę są ci ludzie, którzy są administratorami, którzy stworzyli to forum? Czy to są wszyscy? Ludzie, którzy rzeczywiście sami przechodzili tranzycję? Czy jednak są tam osoby, które same z takimi myślami nie mają nic wspólnego, ale jedynie są tam w jakimś celu, żeby tą konkretną ideologię forsować? Myślę, że część osób jest tam z wyboru i naprawdę wierzą, że są osobami trans, natomiast inne mogą być. Rezydentami, że tak powiem. Tak jak mówisz, że są to osoby, które um, pochodzą, jakby ich źródło jest w fundacjach, stowarzyszeniach. I ja co prawda nigdy nie analizowałam tła tego forum, ale spotkałam się już z, już z informacjami o tym, że na przykład forum trans wywodziło się Pierwotnie od grupy transwestytów i ta informacja nie jest jakby ogólnie dostępna dla, dla osób, które się tam rejestrują. Ja mówię już o tym forum starym, które zostało skasowane. że tam jest teraz jakieś nowe, które już jest bezpieczne, nie? Na, której, na którym nie ma tych informacji, które były na starym. Natomiast tego, co wiem, to tam to, to wszystko się wywodziło z forum, jakby nawet nie forum, ale takiego Stowarzyszenia Transwestytów. Yy, I to mogłoby być ważną informacją dla niektórych, yy, którzy rejestrują się, i być może to, to by zmieniło jakby ich postrzeganie tego forum. Z drugiej strony, też yy, jedną z administratorek była dziewczyna, która. Oczywiście jedną z głównych, która się w pewnym momencie wycofała z tranzycji. Co jest ciekawe. Jedna z moderatorek również się wycofała z tranzycji, ale po cichu. Czyli osoby, które były na forum, nie wiedziały, że, no, że ktoś odszedł. A oprócz tego wiele osób poznikało z forum. I ja dopiero. Z jakby os przez osoby trzecie dowiedziałam się, że one też albo zrezygnowały, bo były nieszczęśliwe, albo yy, straciły zdrowie. A niektórzy znikają bez wieści, prawda? To jest jedna sprawa. Natomiast, kto tam może być? Ja powiem tyle. Te osoby, które wtedy deklarowały szczęście, które już kilkanaście lat temu były na forum, one nadal są. One nadal są w tym środowisku. I nadal zajmują się działalnością powiedzmy w cudzysłowie wspierającą, bo to wspieranie polega na tym, by informować, co robić z dysforią. A wiadomo, że jedynym wyjściem na forum trans jest tranzycja. Jak ktoś ma wątpliwości, to raczej będzie zachęcany do tego, żeby nie rezygnował z, z tranzycji, bo. Bo tylko straci czas, jeżeli będzie się zastanawiał. Natomiast nie ma tam żadnego wsparcia w procesie rozwiązywania prawdziwych problemów. No i skoro te osoby już tyle lat są na tej grupie, to jest to dla mnie zastanawiające, bo jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to nie siedzi na forum trans, bo on nie potrzebuje już wsparcia, tylko zajmuje się życiem. Tak ja uważam. Natomiast zauważyłam przez te lata, że wiele z tych osób jakoś nie, 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 jakby nie posiada znamion osoby szczęśliwej, bo albo jest gdzieś na emigracji w samotności, albo mierzy się z depresją. Często są to osoby, które się stale leczą i jakoś nie widać u nich tego szczęścia, które no miało przyjść. Nie? Natomiast myślę, że tak, tak, odpowiadając na twoje pytanie, że jednak jest tam część takich Aktywistów z powołania, którzy naprawdę wierzą, że dając tą tranzycję innym, albo dając informacje na temat tranzycji, pomagają im, być może to są to też osoby, które przeszły tranzycję w późniejszym wieku i uważają, że gdyby przeszły wcześniej, to by były szczęśliwsze. Natomiast gdyby przeszły wcześniej, przeszły, przeszły wcześniej, to też pewnie by się okazało, że nie ma tego szczęścia, ale one są przekonane, że Źródłem ich nieszczęścia jest późna tranzycja, i dlatego pomagają nowym członkom, by, by przeszli jak najszybciej. Natomiast myślę, że są też osoby, które no, zarabiają na tym, że prowadzą takie fora. To się też odbywa poprzez na przykład nielegalne wysyłanie nieletnim hormonów czy różnych blokerów dojrzewania, o czym nie wie ani rodzic, ani, ani psycholog, że młody człowiek wejdzie na forum i nagle pocztą dostaje tabletki, które zaczyna przyjmować. Tak. Tak właśnie było w przypadku Łukasza Sokowskiego, który otwarcie przyznał, że Został wciągnięty na wiadomości prywatne, ponieważ na niebieskim forum zawsze panowała zasada: jeżeli jest handel, to nie na forum, bo jest to zakazane. Natomiast to, co się działo w prywatnych wiadomościach, jest wielką niewiadomą i wiedzą tylko ci, którzy brali w tym udział. On przyznał, że właśnie w prywatnej wiadomości został namówiony na przyjmowanie nielegalnych. Nielegalnie zdobywanych hormonów i blokerów. Nie? Na początku były to blokery, później hormony, i wbrew temu, co nam się mówi, że branie blokerów jest obojętne dla zdrowia, że można je przerwać w dowolnym momencie i wrócić do tego, co było, jest to nieprawda. Ponieważ już są liczne świadectwa na temat tego, że yy, nawet krótkotrwałe branie blokerów powoduje. No pewne zatrzymanie procesów rozwojowych, i do tych procesów nie da się już wrócić w późniejszym wieku. Te osoby będą już w jakimś stopniu zaburzone, będą nierozwinięte, a tu mówimy też o rozwoju mózgu, mówimy o rozwoju narządów, kośćca, serca, przecież te wszystkie narządy rosną i one potrzebują, tak samo jak narządy płciowe, potrzebują tych hormonów. I co będzie z taką osobą, która zacznie brać w momencie intensywnego rozwoju, a później uzna, że jednak nie. To nie jest tak, że my wcisnęliśmy pauzę i to wszystko wróci. Pewne rzeczy już nie ulegną rozwojowi. Już nie będzie to taki rozwój, jaki powinien być. I o tym też mówił Łukasz Sakowski. Mogę to, mogę to przytoczyć, ponieważ Łukasz Sakowski jest osobą publiczną, która który sam, no on sam o tym otwarcie wielokrotnie mówił i też za to, co mówił, był krytykowany i był y, usuwany z konferencji. No, było często też tak, że był zapraszany na jakąś konferencję, a później nagle organizatorzy stwierdzali, że, no, że jednak pan niech lepiej nie przyjeżdża. Nie? Y, pod, pod, na przykład pod naciskiem aktywistów lub pod naciskiem władz uczelni, ze strachu, z obaw o to, że pojawią się aktywiści, że może być jakaś sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu. Różnie to było tłumaczone, natomiast jest, jest to bardzo rażące, że człowiek nie może otwarcie powiedzieć o swoich doświadczeniach i wziąć udział w otwarcie, otwartej debacie, przyznać, się, że jemu to nie pomogło, Ponieważ jedyna słuszna narracja jest taka, że blokery są bezpieczne i one pomagają, bo walczą z dysforią, bo ludzie walczą z dysforią poprzez hamowanie dojrzewania i mogą dzięki temu zostać dłużej dziećmi i nie mierzyć się z, z całym dyskomfortem, który towarzyszy dojrzewaniu. Często jest to też przyczyna tranzycji, że dana osoba boi się dorosłości, ona chce jeszcze być dzieckiem, i to jest normalne, że dziewczynka. Która szybciej zaczyna dojrzewać, ona się czuje z tym źle, bo ona jeszcze chce się bawić lalkami, ona chce jeszcze na podwórko chodzić. No ale to jest normalne. Wtedy trzeba ją wspierać w tym, żeby ona przeszła przez proces dojrzewania bezboleśnie, a nawet jeśli będzie cierpieć, to żeby miała wsparcie, ale żeby rozumiała, że to jest normalne, że ona będzie doświadczała tych stanów dyskomfortu, że będą te stany wahań emocjonalnych. Natomiast nie można jej dawać remedium na to, żeby szybko ukoić jej ból, i że tym remedium będzie zablokowanie dojrzewania. Ponieważ to, to jest coś, co ingeruje w jej rozwój i jest totalnie niebezpieczne. Ja bym powiedział, że to jest po prostu niebezpieczne. I mnie nie obchodzi to, że są tak zwani specjaliści, którzy twierdzą inaczej, ponieważ świadectwa ludzi mówią zupełnie odwrotne rzeczy, nie? Ja natomiast nie zamierzam walczyć z tymi specjalistami, no bo to nie jest moim w ogóle, jakby, moim zadaniem. Niech walczą naukowcy, niech, niech więcej, więcej, większa grupa naukowców, którzy mają tytuły z dziedziny medycyny, biologii, niech oni wykazują, jakie jest działanie blokerów. Niech otworzą się na ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, i niech oni udowadniają swoje stanowisko. Natomiast ja. Nie wierzę w słowa tych, którzy twierdzą, że hormony są obojętne i że tranzycja pomaga. Ja się z tym totalnie nie zgadzam. A kiedy był taki moment, że już tak stanowczo pomyślałaś, że to nie tędy droga, czy był jeden taki główny moment, czy raczej też był to proces? I potem, kiedy był taki drugi, pewnie trudny moment, kiedy zdecydowałaś się, żeby o tych Doświadczeniach mówić publicznie, czy to właśnie w tych filmach dokumentalnych, czy na takich kanałach jak mój? Ja generalnie pierwszy raz rzuciłam hormony w 2015, 2014, 2015 roku. I dlaczego do nich wróciłam? A dlatego, że no miałam zmienione dane na męskie i będąc w tym procesie, Życia bez hormonów. Prawda? Bo ja chciałam już nie brać ich. Nie czułam się z tym dobrze. Nie tylko pod względem psychicznym i fizycznym, ale też społecznym. Uważałam, że oszukuję siebie, oszukuję społeczeństwo i żyję w jakiejś fikcyjnej roli. Nie czułam się swoją z tym. Nie znalazłam jednak wtedy wsparcia w środowisku, w którym no wciąż jednak funkcjonowałam. A mianowicie na forum trans. Tam rzucanie hormonów było postrzegane jako bardzo nieodpowiedzialna decyzja, no bo jeżeli się już zaczęło, no to trzeba brać. Jeżeli rzucisz, to jest to cios w Twój układ hormonalny. Więc jeśli już bierzesz, to bierz. Tak to było komentowane. Mhm. Natomiast ja, mimo wszystko, chciałam żyć bez hormonów i powiem, że kiedy rzuciłam je wtedy pierwszy raz, bardzo szybko wróciła mi motywacja, ponieważ ja na, na hormonach miałam bardzo wygaszone uczucia. W tym też miałam wygaszoną motywację. Ciężko mi było się do czegoś w ogóle zachęcić. Dużo czasu spędzałam przed komputerem. Miałam wy, wyciszone uczucia, nie, mia, nie mogłam płakać, miałam problem ze wzruszaniem się, nie byłam w stanie tego robić. No i między innymi też przez to no, nie czułam się komfortowo, bo to. No wiadomo, kobieta ma tą sferę emocjonalną bogatszą od mężczyzny, natomiast tutaj na hormonach ona jest totalnie wygaszona i to idzie też w parze z obojętnością na to, co ludzie mówią. Czyli no, na początku to jest fajne, bo. Człowiek, który przejmował się kiedyś opinią innych, nagle przestaje się przejmować. Czuję taki przypływ energii. No teraz to ja jestem nie wiem, nie wiem kim. Mam wszystkich gdzieś, w nosie, nie obchodzi mi nic, no ale później przychodzi moment tego wyciszenia emocji. I ja, ja osobiście tak gdzieś po półtora, dwóch latach brania, yy, przestałam już o siebie dbać, przestałam dbać o to. Co będę robiła? Mm, o zasady pewne, o pew, jakąś ambicję, żeby mieć. Nie miałam żadnego celu w życiu. I mi to już przeszkadzało. Natomiast, właśnie około 2013-2014 roku, spróbowałam się jakoś tak wziąć w garść, zaangażowałam się w działalność partii swoją drogą, za, za, zapisałam się do partii, bo chciałam być potrzebna. Odcięłam się troszeczkę od internetu, zaczęłam więcej czasu spędzać z ludźmi, i wtedy zobaczyłam, że jednak ta rola mi nie leży. Spróbowałam nie brać tych hormonów, nie brałam ich, natomiast no, byłam cały czas jeszcze w tym środowisku trans, i tam no, przede wszystkim moje stanowisko nie brania nie spotykało się z aprobatą. Z drugiej strony, no, wiedziałam, że mam te męskie dane, natomiast nie miałam żadnych informacji na temat, jak zrobić detransycję. tranzycję. Ja myślałam już o niej, żeby też wycofać się całkowicie z tranzycji. Nie miałam żadnych informacji na ten temat. Bałam się funkcjonowania pomiędzy. I no, po czasie wróciłam, jednak nie mając tej alternatywy, wróciłam, ale już wtedy z bólem serca i powiem, że już od tego czasu, kiedy wróciłam, bodajże chyba w 2016 roku, do hormonów, to już nie czułam się szczęśliwa. Natomiast drugi raz, który nastąpił, i, i to już był definitywny koniec, to był rok, zaczęło się to w roku 2021. Jest to proces stopniowy, ponieważ ja zaczęłam znowu się zastanawiać nad tym, czy, czy się naprawdę nie wycofam, bo ja już nie daję rady. Powiedziałam, ja już nie mogę tak żyć. Przyczyniło się też do tego pewne, kolejne odcięcie się od, od środowiska trans. To jest bardzo ważne, żeby się od tego środowiska odłączyć. Zaczęłam więcej czasu spędzać z ludźmi znowu. Przede wszystkim byłam w nowym miejscu, bo ja przeniosłam się z jednego miasta do drugiego i poznałam nowych ludzi. Ci ludzie nie wiedzieli o mojej przyszłości. I paradoksalnie powiem, że ci, którzy wiedzieli, nie sprawiali mi takiego dyskomfortu, ponieważ w starym miejscu ludzie wiedzieli, że jestem kobietą, i pomimo, że ja tą nową rolę afirmowałam, to jakoś czułam się bezpiecznie z tym, że oni wiedzą, że to nie jest, nie jest prawda, prawda. Natomiast jak byłam w nowym, to przeszkadzało mi to, że ja ludzi okłamuję. To taki paradoks. No bo mogłam niby zacząć nowe życie i, i nikt nic nie wie, prawda? Ale ja tego nie chciałam. I 2021 w momencie, kiedy były te lockdowny, ja się wtedy spotykałam z ludźmi, którzy chcieli się spotykać, mimo wszystko, którzy nie bali się. Byli to ludzie, którzy kultywowali te wartości rodzinne, organizowali spotkania, a ja obserwowałam, jak oni żyją. Byłam zapraszana na wspólne obiady. Podobało mi się to. Poznałam też w tym czasie dużo silnych kobiet. Kobiet, które miały odwagę protestować, miały odwagę być sobą. Nie musiały udawać mężczyzn. Były odważne, waleczne. I ponieważ my braliśmy też udział w protestach, one pokazywały pazur. Prawda, pra, prawdziwa kobieta, która... Może być kobieca, może być atrakcyjna, ale zarazem nie jest delikatną, głupiutką księżniczką, bo mnie na przykład osobiście zawsze irytowało to ten wizerunek delikatnej, grzecznej, niewinnej, bojaźliwej kobiety. Ja chciałam być tą odważną, silną, której wypada. Nie lubiłam, jak mi, mi ktoś mówił, że coś mi nie wypada robić. nie. No i tutaj poznałam takie kobiety, które nie przejmowały się tym, co tam ktoś powie, ja zatęskniłam za tym. I, ale to był proces. To było wszystko powolne. A w międzyczasie też zaczęłam dużo wspominać. Było to już po śmierci mojej mamy. Ja na szczęście żadnych zdjęć nie wyrzuciłam nigdy. I w tym momencie, kiedy już byłam w nowym miejscu. Zaczęłam oglądać te zdjęcia z przeszłości, z dzieciństwa, i, i znowu we mnie coś zaiskrzyło, że ja, że to jest prawdziwa ja, że ja za tym tęsknię, tęsknię za tymi czasami, sprzed tranzycji, kiedy było wszystko normalne, kiedy ja nikogo nie udawałam, kiedy ja żyłam jako kobieta, prawda? I, i to tam we mnie się tliło. Plus te doświadczenia z ludźmi w realu. Ograniczenie kontaktów w internecie, ponieważ ja, kiedy wszyscy mówili przechodźmy do internetu na zdalne, to ja wtedy starałam się jak najwięcej kontaktów w realu zachowywać, natomiast ta rola męska mi już ciążyła bardzo. I ja powiedziałam, ja już nie daję rady. I tak pod koniec 2021 roku zaczęłam już coraz mniejsze dawki brać i miałam z tego satysfakcję. Czym mniejsze, czym po prostu, czy, albo mi się nie udało zrobić czasami zastrzyku. To było niesamowite, że ja czasami robiłam zastrzyk i on mi nie wchodził. I ja miałam z tego satysfakcję, że ja tego nie mam w sobie, nie? Zaczęłam coraz mniejsze dawki brać, ponieważ bałam się też rzucić totalnie, tak nagle uciąć. Pomyślałam, że będę brała coraz mniejsze i zobaczymy jak będzie. Brałam coraz mniejsze. Na początku 2022 roku rzuciłam całkowicie. I powiem tak, z jednej strony fizycznie na początku było trudno, ponieważ jest to szok dla organizmu, ale ja uwierzyłam, że jak ja to przeczekam, będzie OK. Tym bardziej, że w międzyczasie też już zaczęłam szukać informacji na przykład o kobietach, które przeszły histerektomię lub w ogóle o ludziach, którzy z jakichś powodów mieli zaburzenia hormonalne, i dowiedziałam się, że oni, że te kobiety na przykład, po czasie. Kryzysu, gdzie czuły się źle, po przeczekaniu tego kryzysu zaczęły normalnie żyć i nie odczuwają żadnych dolegliwości. I to mi też dodało wiary, że to jest możliwe. Po prostu przestałam brać hormony. I bardzo szybko wróciły no naprawdę stosunkowo szybko bo po paru tygodniach wróciła mi motywacja. Ja zaczęłam myśleć o sobie, o swoich ambicjach, co ja bym w ogóle chciała robić w życiu. Zaczęłam mieć taką, zaczęłam być taka zwarta i gotowa. Zaczęłam dbać o dom, zaczęłam się zastanawiać nad tym, żeby zaangażować się gdzieś, odnowić, odkurzyć moje stare marzenia. I, i w momencie, kiedy ja poczułam się naprawdę dobrze, że kończę z pewnym kłamstwem. Ale jeszcze mój wygląd nadal był taki, można powiedzieć, niejednoznaczny, bo jednak ten efekt testosteronu pozostawał. No, musiałam się z tym mierzyć. Uznałam, że ludzie, którzy będą mieli jakieś zaskoczenie, powinni wiedzieć, jaka jest prawda. I zaczęłam ludziom, również tym moim nowym znajomym, mówić, o co chodzi, nie? że tamta rola była rolą fałszywą. Że ja się z tego wycofuję. I chcę żyć w prawdzie. I powiem, że czym więcej ja o tym mówiłam, tym lepiej się czułam. Gdybym nie powiedziała, bo ja mogłam powiedzieć, a co to kogo obchodzi? Ja bym się źle czuła z tym. Ponieważ ludzie by byli skoncernowani i by nie wiedzieli, kim ja w ogóle jestem i o co chodzi. Co, o co chodzi z tą osobą. Natomiast ja zaczęłam mówić prawdę, i to mnie też uwolniło. Ja się zaczęłam z tym czuć komfortowo. No i przyszedł czas na to, żeby zainteresować się prawną detranzycją i poszukaniem informacji na ten temat. I o dziwo, tym razem znalazłam już dość liczne świadectwa, co prawda zagraniczne, ale, ale świadectwa osób, które się wycofują z tranzycji. Ja już teraz byłam w stanie to sobie znaleźć w języku angielskim. Wiedziałam, co wpisać, żeby to znaleźć. Wpisywałam np. skróty typu FTMTF i to mi dało spore rezultatów. Wpisywałam też de transition i, ta, i tak dalej. No, jak ktoś siedzi, w, powiedzmy, na mediach społecznościowych, to zgodzi się ze mną, że tych świadectw jest od, od, powiedzmy, od kilku lat pojawiło się ich naprawdę sporo. I, i to też mi pomogło uwierzyć, że nie jest wszystko stracone, ponieważ ja w pewnym momencie myślałam, że jak, no skoro już to poszłam, to nawet jeśli no nie jestem szczęśliwa, no muszę to ciągnąć, bo będzie ciężko to odkręcić. Poza tym też dochodzi przyznanie się do błędu. Ale mimo wszystko, ja poczułam taką dużą chęć i postanowiłam, że kończę z tym, bo, bo to jest ostatni dzwonek. I nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj była, gdybym. Nie zrezygnowała z tego. Więc zaczęłam czynić, czynić poszukiwania no, w kwestii prawnej detranzycji, i tak się dobrze złożyło, że zaczęłam znajdować sporo informacji. Poznałam ludzi, którzy mi też zaoferowali wsparcie. Ponieważ nie jest to łatwe, z, z relacji innych dziewczyn wiem, że po zgłaszaniu się do tak zwanych afirmujących specjalistów, spotykali się na przykład z, z sugestią, że może jednak nie powinni rezygnować, że może jednak nie powinni rzucać testosteronu, bo to nie jest dobre. Tak samo jak, jak ja spotkałam się kiedyś na forum trans, no, że rzucenie testosteronu nie jest dla ciebie dobre, bo robisz sobie szok w organizmie. Nie? I tutaj tak samo, że specjaliści jednak, nie wiem, czy ze strachu, czy jednak mają narzucony ten standard, żeby iść w tą tranzycję i nie odciągać ludzi od idei tranzycji? Natomiast zauważyłam, że ludzie, którzy jednak rezygnują z tranzycji, nie mają łatwo. Że trudno jest im znaleźć specjalistę, który by pomógł, bo są to też osoby, które będą musiały się zmierzyć z trudnościami, które, których doświadczały wcześniej. Czyli decydują, że jednak przepracują te trudności bez życia w kłamstwie. Będą żyły jako kobiety w tym przypadku osób, które ja znam, ale no niestety będą musiały zmierzyć się z pewnym cierpieniem przez jakiś czas, żeby uporządkować sprawy, które maskowały tranzycję, I tutaj był duży problem, żeby znaleźć specjalistów. Natomiast no mi się udało. Mi hmm? się udało, rozpoczęłam ten proces prawny. Natomiast w życiu osobistym zaczęłam żyć sobie jakby nigdy nic. I powiem, że staram się nie myśleć o tym prawnym procesie, no bo człowiek by naprawdę zwariował. Na co dzień da się żyć normalnie. Nie myśląc o tym, w międzyczasie odzyskałam swoje żeńskie dane i to mi bardzo pomogło, ponieważ mogłam już dostawać listy. Na moje dane. Ja mówię o listach, nie mówię o listach osobistych, bo to jest inna sprawa, to, to można zawsze dostać. Mi chodzi o listy oficjalne, jak są umowy na media i tak dalej. One są wszystkie robione na dane. Y... Mogłam Czyli to... dane zostały odzyskane, ale PESEL jeszcze nie. No dokładnie. Bo to jest... No to, czyli, czyli to są dwie, dwie różne sprawy. Magdo, w internecie na Twitterze masz profil Wojowniczka Magda i na koniec to już będzie ostatnie pytanie. O co ty teraz walczysz? Co byś chciała przekazać innym młodym ludziom, którzy mają takie myśli, ich rodzicom? Czy to jest właśnie sedno tej twojej działalności w internecie? Czy też jest to walka o. Zmianę prawa, czy też walka z tymi wszystkimi prawnikami i psychologami? Jak wczoraj rozmawiałyśmy, to powiedziałaś, że wybaczyłaś tym wszystkim ludziom, że ty nie chcesz w stosunku do konkretnych osób składać pozwów prawnych, mimo że wiemy, że takie przypadki się zdarzają. Tak. Będąc w trakcie procesu prawnego, pomyślałam, że moja sprawa jest bardzo niewygodna. Ponieważ jest to podważanie innych specjalistów, jest to podważenie wyroku sądu. A wiadomo, że specjaliści nie lubią, kiedy podważa się ich diagnozy. Tak samo no, podważenie wyroku sądu jest sprawą poważną. No, nie ma co ukrywać. Natomiast z drugiej strony, jeżeli coś nie pomaga człowiekowi, no, to powinno się to odwrócić, bez względu na to, czy był to wyrok czy sądu, czy, 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 czy cokolwiek innego. Natomiast ja sobie pomyślałam być może faktycznie ten proces detranzycji jest tak skomplikowany ponieważ osoby na stanowiskach boją się, że jeżeli oddadzą tożsamość, to ta osoba zacznie pozywać. Ja chciałam powiedzieć, że ja nie zamierzam tego robić. Wybaczyłam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ jest to krzywda. Natomiast ja wszystkim wybaczyłam i nie zamierzam. Podejmować żadnych kroków prawnych przeciwko nim. Czuję się z tym dobrze, czuję spokój, nie żywię żadnej urazy do tych osób i mam na, tylko nadzieję, że nie będą krzywdziły kolejnych ludzi, ponieważ oni naprawdę mogliby realnie pomagać i zarabiać na tym bardzo dużo pieniędzy, pomagając ludziom z dysforią, przepracować problemy. I uchronić ich przed niepotrzebnymi operacjami, przed pompowaniem hormonów, ale nie robią tego. Powolą wystawić diagnozę, żeby przepuścić ich do tranzycji. Natomiast, tak jak powiedziałam, ja nie chcę nikogo pozywać. Wiąże się to też z chrześcijańskim przebaczeniem drugiemu człowiekowi. Ja przebaczyłam i sobie, i innym. I, I dla mnie to słowo jest najważniejsze. Jeżeli ja tak mówię, to tego się będę trzymała. A z drugiej strony uważam, że nawet gdyby ktoś chciał taki proces prowadzić, to byłby to bardzo trudny proces i według mnie y, skazany na porażkę. Więc. Y, Raczej powinniśmy się skupić na tym, żeby kolejne tranzycje nie były takie łatwe. Ja ogólnie jestem przeciwniczką tranzycji i nie miałabym nic przeciwko, gdyby one były zakazane. Natomiast z drugiej strony proces odwrócenia powinien być jak najłatwiejszy, bo w tej chwili on nie jest. Tak uważam, że proces tranzycji powinien być maksymalnie utrudniony i nie dlatego, że nie to sk ale uważam, że inne osoby też to krzywdzi. Natomiast deklaracje szczęścia nie powinny być wyznacznikiem, ponieważ okaleczanie zawsze jest złe. Bardzo często osoba, która popada w ruinę, też deklaruje szczęście. Narkoman, nie, nie jeden narkoman by zadeklarował, że jest szczęśliwy, a w międzyczasie traci znajomych, rodzinę, zdrowie. Uważam, że deklaracja szczęścia w przypadku tranzycji nie powinna być wyznacznikiem prawa, dlatego gdyby były one utrudnione, a w tej chwili są raczej ułatwiane, chociaż inne kraje już się z tego wycofują, i przynajmniej dla osób nieletnich pewne rzeczy są już niedostępne, a były wcześniej możliwe, no to u nas na razie ten proces jest coraz łatwiejszy. Bo w moich czasach jeszcze osoby nieletnie raczej nie były, przynajmniej oficjalnie, mile widziane na forum, a w tej chwili dostają rady, do kogo się udać i kto ze specjalistów obsługuje osoby niepełnoletnie. Więc to, to powinno być ograniczone na pewno, ale również też u osób dorosłych, ponieważ ja byłam już dorosła. I, nie, I nijak mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, prawda? Natomiast z drugiej strony ta detransycja prawna powinna być maksymalnie ułatwiona i ja o to walczę, żeby kolejne osoby nie musiały przechodzić przez to, co ja musiałam i co dalej muszę znosić. Ponieważ uważam, że jeżeli ktoś deklaruje, że wycofuje się z kłamstwa, to to nie jest ta sama sytuacja, co w przypadku tranzycji. Bo w tranzycji no, jest to rodzaj absurdu, że kobieta no, kobieta chce być mężczyzną lub mężczyzna chce być kobietą. Czyli żąda wpisania fikcji prawnej. Natomiast jeżeli ktoś się chce z tej fikcji wycofać, no to jest to powrót do stanu z urodzenia. Jeżeli dziecko się urodziło, to rodzice nie musieli stawać na głowie, żeby ich córka miała wpis płeć płci żeńskiej. Prawda? Natomiast teraz ta córka musi udowadniać przed wieloma biegłymi. Że ona faktycznie jest płci żeńskiej. I to ja bym zmieniła w prawie, żeby te tranzycje były naprawdę proste. I ja myślę, że każdy ze środowiska osób trans się ze mną zgodzi. No bo dlaczego nie? Dlaczego my nie możemy wycofać się z tego, co nam szkodzi? I my też uważaliśmy się kiedyś za prawdziwe osoby trans, to mogę powiedzieć. Więc tym, którzy planują tranzycję, chciałabym powiedzieć, że. Ja naprawdę uważałam, że jestem trans. Ja się uważałam za bardzo prawdziwą. I można powiedzieć, że te objawy, które miałam, czyli zazdrość, czyli no to bycie, można powiedzieć, chłopczycą, bo ja byłam na pewnych etapach bardziej chłopczycą, a na innych bardziej szłam w te żeńskie zachowania. Natomiast to było bardzo naturalne. I to jest naturalne u wielu dziewczyn. Że odnajdują język z mężczyznami, że z chłopakami, rówieśnikami, że wolą męskie zajęcia czy chłopiece zabawy. Wiele kobiet, nawet dorosłych, w ogóle nie, nie odnajduje się w środowisku koleżanek. I to jest normalne. Natomiast to nie znaczy, że, że nasze ciała są źle uformowane, że my musimy pompować w siebie hormony. Więc ja bym chciała też, żeby. Specjaliści odeszli od modelu afirmacji i żeby starali się znaleźć prawdziwe przyczyny dysforii, natomiast, żeby środowisko odpuściło i nie nalegało na to, że, że osoba, która ma wątpliwości, ma iść w tranzycję. Niech ona sama, samodzielnie sprawdzi wszystkie opcje i podejmie decyzję. O to ja bym chciała walczyć, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że z doświadczenia i z relacji innych dziewcząt, bardzo pomocne w odejściu od tranzycji było znalezienie sobie bezpiecznego miejsca do ujawnienia swoich problemów. Te dziewczyny zrozumiały, że im tranzycja jest do niczego niepotrzebna wtedy, kiedy zaczęły być słuchane i nikt ich nie, jakby nie krytykował i nie ośmieszał, nie zawstydzał, że one miały prawo wyjawić swoje nawet takie najbardziej wstydliwe rzeczy, które ich trapią. I wiedziały, że nikt nie będzie ich ośmieszał. I tutaj myślę, że to jest ta przyczyna, że osoby uciekają od rodziców, idą do środowiska trans i tam odnajdują komfort. Ponieważ no rodzice no czasami y, lubią powiedzieć słowa, które zranią. I to nie są źli rodzice, ale, ale mają takie podejście, które dla danej osoby jest raniące. Magdo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że to jest bardzo cenne również dla osób, które nie znały Twojej historii. Chciałabym, jeśli, jeśli będziesz chętna wysłać Ci moją książkę Niezłomna Zakonnica, siostra Izabela, życząc Ci również takiej niezłomności i, i odwagi w Twojej dalszej walce. O prawdę bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję, że mogłam z Tobą porozmawiać. I jeżeli są widzowie, którzy by chcieli się ze mną skontaktować, no to wiesz, co robić, bo ja jestem otwarta na kontakt i, i głównie mailowy. Wolałabym, by był. Czyli taki... mamy zostawić w opisie jakiś, jakiś namiar? Myślę, że tak. Że można, można podać ten e-mail w opisie, lub jeżeli ktoś się zgłosi bezpośrednio do ciebie, to również jestem otwarta na ten kontakt. Jeżeli eee. to będzie rodzic, lub osoba, która rozważa, nawet osoba, która uważa, że jej to w jakiś sposób pomaga, a może chciałaby spróbować jednak bez tranzycji. Naprawdę myślę, że nie ma się czego bać, ponieważ tranzycja jest rozwiązaniem, które daje ukojenie, ale na samym początku, a później człowiek jednak odnajduje prawdę i widzi, że, że to mu nie pomaga. Że jest to pewien ciężar, ale już jest trudno się wycofać. I ja chciałam powiedzieć, że takich osób jak ja jest dużo więcej. Natomiast no, te historie nie są ujawniane, ponieważ wiele osób nie chce o tym mówić, boją się. Znam osoby, które za, za żadną cenę nie, nie chciałyby dać wywiadu, nawet gdyby im ktoś zapłacił. Po prostu nie, bo boją się, że będą wykorzystywane dla walk politycznych. Mhm. Zarówno jedna strona, jak i druga bardzo chętnie taką historię wykorzystuje. No, no ja się tego nie bałam, akurat, ale wiem, że wiele osób. Rezygnuje. Tym bardziej, że są ludzie, którzy wycofali się z tranzycji wrócili do normalnego życia, bo na przykład nie, miały, nie mieli zmienionych danych w ogóle no i one nie mają żadne, żadnego powodu, żeby się teraz uzewnętrzniać. Wróciły, wyszły ze środowiska, wróciły do normalnego życia i, i nikt by o nich nie wiedział. Gdybym się nie dowiedziała przez osoby trzecie, to też, no też bym nie miała pojęcia, że takie osoby są, że jest tak dużo osób, które się wycofują z tranzycji, więc. Życzę odwagi, nie bójcie się. I powiem tak: ludzie naprawdę dobrze reagują na wieść o tym, że wyszło się. I mnie nikt negatywnie nie oceniał z tego powodu, więc myślę, że podstawą jest to, żeby znaleźć sobie tą odwagę i, i spróbować wyjść, żeby się nie męczyć dłużej. Mhm. Serdecznie Ci dziękuję. Do zobaczenia. No, dziękuję również. Do zobaczenia. Drodzy widzowie, Was serdecznie jeszcze raz zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał. Odsyłam Was również do sklepu AMDG, kupując książki w tym sklepie. Wspieracie również naszą działalność, również o innych formach wsparcia dla, dla naszego studia, dla tworzenia kolejnych programów. Możecie przeczytać w opisie. Do zobaczenia.